Sara, posprzątaj pokój, dobra? Nie. Sara, ty w ogóle jeszcze mnie lubisz? Nie. Co? Moja przyjaciółka już mnie nie lubi? Nie, tak, nie. O-o-o. Beznadziejny dzień. Rozłączyłaś, nie? Sobota, niedziela. Aha, ciać na challenge. Gdzie Sara, gdzie robić? Matko, ale mnie wystraszyłeś. Gdzie robić? Bawię się Polly Pocket. A co tam, masz jakieś pomysły na dzisiejszy dzień? Tak, róbmy challenge. Challenge? Jaki znowu challenge? Może cały dzień mówisz nie. Nie. No proszę. Nie. To musisz? Nie. Aha, zgadzasz się? Nie. Czyli tak, mamy challenge. Nie. Nie. Zapowiada się ekstra dzień. Sara, posprzątaj pokój, dobra? Nie. Jak to nie? W końcu jest nie. Dziela. A dobra, nieważne. O, babcia. Halo? Cześć, babciu. Saruś, przyjdziesz skosić mi ogródek? Nie. Co? Nie. Saruś, proszę, przyjdź. Nie, babciu, to pa. Jak to nie? Rozłączyła się. Potem wytłumaczę babci, że to tylko challenge. Na pewno to zrozumie. Nie muszę nic robić. Super jest ta niedziela. Sara, chcesz śniadanie? Nie, mam to. Hihi. Się pochustać. Nie. No proszę, zejdź. Nie. Już wiem. Sara, idziesz na lody? Nie. Ha, ha, ha. A ja idę. Ej. Mam loda. Ja też chcę. O nie. A ja tak lubię lody. Nie, ty nie chciałaś. Ja chcę. Tak, chcesz loda? Nie. Uwielbiam się wspinać. Kto to? O, Eliza, fajnie. Halo? Cześć, Sara. Przyjdziesz się pobawić na plac zabaw? Nie. A może jednak przyjdziesz na plac? Nie. No proszę. Nie. Sara, może ty już jesteś na placu zabaw? Słyszę jakieś dzieci. Nie. Ty w ogóle jeszcze mnie lubisz? Nie. Co? Moja przyjaciółka już mnie nie lubi. O nie! Za co ona się gniewa? Przecież się nie pokłóciłyśmy. Dziwne. W takim razie idę na plac zabaw sama. Co? Ała, moja ucha! Przecież jej tu nie miało być. Sara, ty tutaj jesteś? Eliza, jak się cieszę, że przyszłaś. Jak to? Przecież mówiłaś, że tu nie przyjdziesz. Nie. Właśnie, że tak powiedziałaś. Nie. Właśnie, że tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. O, o, o. Sara, czy ty się ze mnie żartujesz? Nie. No chyba właśnie tak. Eliza, nie odchodź. Wróć. Wszystko ci wyjaśnię.
przez ten głupi challenge moja najlepsza przyjaciółka się na mnie obraziła. Nie o to chodziło w tym wyzwaniu. Miało być śmiesznie i wesoło, a jest smutno i niefajnie. Jak mam jej wyjaśnić, że to tylko challenge, skoro się nawet do mnie nie odzywa? Jeśli na was też się obraziła przyjaciółka, dawajcie łapkę w górę. Ojoj, Sara płacze. One się straszne pokłóciły się. Elisa też płacze? Nie rozumiem, dlaczego się tak zachowała? Przecież nic jej nie zrobiłam. Nie zostawię tego tak, muszę jej to wyjaśnić. No proszę cię, Eliza, wróć! Pięknie, teraz Eliza mi tego nigdy nie wybaczy. Ojej, muszę pomóc ciocia. To najgorszy dzień w moim życiu. Beznadziejny dzień. Elisa, powiem ci coś. Co jest, Wikuś? No bo Sara ma challenge na nie. Co? Mówi nie. Czy ona wcale się na mnie nie gniewa? Nie, ona cię lubi. Tylko musi mówić cały dzień nie? Dokładnie tak. A, to wszystko jasne. A koko! Sara, Wiktor mi wszystko wytłumaczył. Już się na ciebie nie gniewam. Nie? No nie. Ale super, możemy się razem pobawić. Chcecie piosenek? Nie. Tak. Nie? Tak. Cztery ty. Wow, Polly Pocket. To są domki i auta Polly Pocket z Polyville. Wiktor, jesteś kochany. Jaki ten domek jest piękny. Mam nawet łazienkę z wanną. A moje auto ma basen. Moje domek jest najfajniejszy. To otwieramy! Ekstra. Ja mam szalony giel. A to się otwiera, patrzcie. Wow, Eliza, ty tam masz jacuzzi? Aha. Jest konsola DJ-ska, mikrofon do śpiewania i scena do tańczenia. Tu jest naprawdę wszystko. Sypialnia z szafą z ubrankami, pokój dziecięcy z otwieranym łóżeczkiem, wypasiona kuchnia, salon z telewizorem, ogródek z trampoliną, a w łazience jest wanna, i kabina prysznicowa, i kibel nawet. Polly ma tu naprawdę wszystko. Sara, jedziesz z nami do salonu gier? Okej, już lecę. Dzień dobry, dziewczyny. Fajnie się grało, ale trochę zgłodniałam. No, ja też. Jedziemy na obiad? Nie. No i wszystko jasne. Eli, ja zamówię jedzonko, a ty popilnuj Polly. Okej. Dzień dobry, poproszę 3 zestawy dziecięce. Podać też lody? Nie. Jedzenie zamówione, ale lodów nie będzie. Co? Czemu? Bo powiedziała mnie. Przynajmniej nam się nie nudzi, czekając na zamówienie. Fajnie, że się spotkałyśmy na placu zabaw. No nie? Sara, idź go mamy sprawdzić z matmy? Chyba nie. Myślę, że tak. Idę do domu się uczyć. Nie. My jeszcze skoczymy do babci. Do babci? A po co? A wiesz, prosiła, żebym skosiła trawę. Ej, powiedziałam. Nie.
No to ładnie, chyba będziesz miała przechlapane. No, idę ratować sytuację. Pa! Pa! Skoszone. Co tu się dzieje? Sara, to ty? Przecież nie chciałaś tu przyjść, a jednak skusiłaś. Nie. Przecież widzę, że kosisz. Nie. Nieważne. Grunt, że skoszony. Dzięki, Wnusiu. Pa! Sara! Słucham? Zrobiłaś zadanie? Nie! Jutro masz przecież sprawdzian! O nie! Zrobiłaś zadanie domowe? Nie! No. No skończyłam, tato! Aha, no to dobrze, nareszcie. Z nami do kina? Nie. No to nie. Przeklęty challenge. Ja też chcę do kina. Pora iść spać. Idę się kąpać. Sara, jesteś tam? Nie. Okay. Nie, wyjdź! Ten challenge mnie wykończy. To była szalona niedziela. Jeśli podobał wam się ten odcinek, zostawcie łapki w górę. Jeśli chcecie jeszcze takie challenge, to napiszcie w społeczności. A ja już się kładę spać. To pa! Nie mogę ich słuchać, no bo się kłócą.